Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z parafii ewangelicko-augsburskiej w Gliwicach. Słowo Boże, które jest wyznaczone na 14 lutego 2023 roku i ma towarzyszyć nam właśnie w tym dniu, zapisane jest najpierw w Psalmie 73 i jego pierwszym wierszu. Dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. I w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 8 wierszu, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I myśl księdza Józefa Szerudy: Jezus ma otwarte serce, w którym płonie żar miłości, pragnącej przygarnąć do siebie tę zasmuconą, zatrwożoną i głodną rzeszę ludzi, aby ich natchnąć radością, obdarzyć szczęściem nadziei i nakarmić chlebem powszednim. Moi drodzy, w ten dzisiejszy szczególny dzień, bo dzień zakochanych, na pewno słowo miłość i serce będzie odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Dużo o tej miłości ludzkiej, codziennej będziemy słyszeć, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj przede wszystkim zastanowili się, czy nasze serca, o których mowa i w psalmie, i w Ewangelii, przepełnione są Bożą miłością, tą miłością doskonałą, którą Bóg podarował nam w Jezusie Chrystusie, którego posłał pośród nas, który stał się ofiarą przebłagalną, który poniósł swoje życie, oddał swoje życie na krzyżu Golgoty za Twój i mój grzech. Czy nasze serce, czy Twoje serce jest przepełnione tą doskonałą, Bożą, wierną miłością, która może dać pokój, spełnienie, która nadaje godność bez względu na to, kim jesteś, gdzie jesteś i w jakiej sytuacji się znajdujesz. Ta miłość ludzka jest miłością często ulotną. Ta miłość ludzka często zawodzi, ale ta miłość Boża okazana w Jezusie Chrystusie jest miłością trwałą. Jest miłością pełną i jest miłością nadającą Tobie i mnie godność. I chciałbym, żebyś dzisiaj bez względu na to, czy jesteś człowiekiem zakochanym, niezakochanym, spełnionym czy niespełnionym w tej ludzkiej miłości, byś wiedział, że zawsze możesz przyjść po tę bezinteresowną, niesamowitą miłość Bożą okazaną w Jezusie Chrystusie. I tej miłości przede wszystkim życzę Ci każdego dnia. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego.